Na taką inicjatywę czekaliśmy lat kilkadziesiąt. Przez lata prowadziliśmy rozmowy z działającymi na terenie gminy klubami sportowymi o integracji. I proszę Państwa, pojawiła się Państwa inicjatywa, która się wpisuje bardzo dobrze i w czasie w zaistniałą sytuację na terenie gminy, gdyż prawie 90% dzieci mamy w jednej placówce, w jednej szkole w Przewodzie. Ideą i założeniem tego klubu jest objęcie opieką wszystkich dzieci. Dzieci, które dotychczas były na marginesie gminnego sportu. Otworzyliśmy gminny uczniowski klub sportowy Młodzik, ponieważ zauważyliśmy duże zapotrzebowanie, może to nie jest takie trafne określenie, ale dotyczące naszej drużyny, ale wiemy, że dzieci bardzo interesują się sportem, a szczególnie piłką nożną, która jest takim najbardziej powszechnym sportem i praktycznie każdy w każdych warunkach go można uprawiać. Chcemy, aby oprócz typowo szkolenia, typowo piłkarskiego, również dzieci rozwijały się pod względem mentalnym, wolicjonalnym, żeby nawiązywały nowe znajomości, żeby wiedzieli jak się odżywiać, jak przygotować się do treningu. Także to wszystko dzięki temu chcemy stworzyć im jak najlepsze warunki do uprawiania tego sportu. Jakie macie plany? W tej chwili obejmujemy szkoleniem dzieci od drugiej klasy podstawowej do drugiej gimnazjum. To są drużyny orlików i trampkarzy. W przyszłości chcemy powiększyć o jeszcze jedną drużynę juniorów młodszych i objąć szkoleniem dzieci w całej gminie od pierwszej klasy podstawówki do pierwszej klasy szkoły średniej.
sukcesów waszym dzieciom, życzę sukcesów trenerom, ale także na wszystkich. Abyśmy za lat kilka powiedzieli sobie, to była wspaniała inicjatywa i wspaniale wykorzystany czas, bo poziom ogólny naszych klubów na terenie gminy się podniósł, a ilość przedstawicieli gminy może nie są Messimi, ale co najmniej Lewandowskimi.